sobie do wpływu dolara na rynek surowców, to ten wykres, który tutaj pokazuję, on ma tylko zilustrować wpływ stóp procentowych na wartość waluty. Tutaj w tym momencie Bank Centralny Stanów Zjednoczonych postanowił obniżyć stopy procentowe, żeby zastymulować gospodarkę. To było w 2001 roku, ten dotcom bubble, kryzys. I co to spowodowało? Spowodowało to, że dolar bardzo, bardzo zaczął spadać na wartości, tak jak tutaj widzicie. Więc ważne jest, żeby obserwować te stopy procentowe i są do tego narzędzia, które na warsztacie na przykład pokazuję. I taka właściwość dolara, tutaj tak jak widzicie napisane to właściwości dolara. Właściwością dolara jest to, że w czasie kryzysów, na przykład takich jak mamy teraz, dolar niezależnie od tego, czy te stopy są niskie czy wysokie, on zawsze na wartości zyskuje. Tutaj w 2008 roku był kryzys wielki, tak jak pamiętacie, wszystko leciało na łeb, na szyję, natomiast zobaczcie, co z dolarem się stało. Dolar nagle wzrósł na wartości, po czym się ustabilizował i tak dalej. Co chcesz przez to powiedzieć? To jest to, że stopy procentowe oczywiście tak jak na każdą walutę działają, natomiast dolar i frank szwajcarski na przykład, jen japoński również, ale szczególnie dolar, ma tą właściwość, że w przypadku strachu cały kapitał chce lecieć do obligacji amerykańskich, co pompuje wycenę i zapotrzebowanie na dolara. I później zobaczymy sobie, zobaczycie jak to działa, na przykład dlaczego polska złotówka tak dostała teraz, dlaczego na przykład inne waluty egzotyczne, podobne do złotówki dostały i dlaczego, i to jest powód, dla którego dolar się umocnił, właśnie ten konflikt. No i teraz co ten indeks dolara tutaj, jaka jest zależność? Zależność jest taka, że jeżeli wartość dolara spada, tak jak tutaj widzicie, to jest ten sam wykres, tylko nałożony na, a właściwie porównany z wykresem, z szerokim, bardzo szerokim wykresem surowcowym, indeksem surowcowym. To jest indeks Goldman Sachs, Commodity Index, GSCI, o tickerze GNX. Jest to bardzo szeroki indeks, który zawiera w sobie i metale przemysłowe, i energetyczne, i bydło, i metale szlachetne, a także surowce rolne, więc jest to bardzo szeroki indeks i zauważcie, jaka jest korelacja. Dolar, spadający dolar powoduje, że ceny surowców wzrastają. Zobaczcie, jak to tutaj działa. Wzrastający dolar powoduje, że ceny surowców spadają. No to jeszcze kryzys doszedł. Ale zobaczcie dalej. Dolar zaczął spadać, jak się tam wszystko uspokoiło i natychmiast surowce zaczęły rosnąć. Dolar zaczął tutaj rosnąć, to przystanek mieliśmy. Spadać i jest w górę. Zaczął, zobaczcie, rosnąć. Co się z surowcami zaczęło dziać? Zaczęły spadać. To był główny powód, dla którego surowce między 2012 a 2016 miały taką dużą korektę i były tak tanie. Dlatego, że zobaczcie, że tutaj dolar się umocnił i tutaj mieliśmy dołek. No i teraz surowce ze względu na taki szok podażowy, już nie jest zależne od dolara, ale szok podażowy, no dużo surowców wyskoczyło do góry ze względu właśnie na to, że nie wiadomo, czy Rosja będzie mogła je eksportować, na przykład aluminium, palat, nikiel i tak dalej, ropa naftowa, gaz, czy nie. Została odcięta od SWIFT-u, będzie to miało swoje konsekwencje. Dla waszej wiadomości, Rosja ma zablokowane 630 miliardów dolarów, które ma normalnie na swoich kontach, ale nie może ich wykorzystać ze względu na to, że jest odcięta od SWIFT-u. SWIFT to nie jest system przekazu pieniędzy, SWIFT to jest taki WhatsApp albo taki Telegram, którym przekazuje się informacje, że, światło zapalę, przekazuje się informacje, kto co chce przelać i w jakiej ilości. Każdy przelew dolarowy w systemie SWIFT musi przejść przez bank amerykański. Więc zobaczcie, jaki to jest potężny system kontroli. Stany Zjednoczone nie tylko, że mają walutę rezerwową, to jeszcze zarządzają i kontrolują system SWIFT, którym po prostu mogą każdego odciąć. Trzeba tutaj na to uważać. Myślę, że nie będę już wchodził w ten temat, chciałem opowiedzieć trochę o walutach cyfrowych i o tym, czego możemy się spodziewać, ale być może to na następnym webinarze sobie zrobimy. No dobrze, słuchajcie, więc tutaj jest taka zależność. No i
Myślę, że to by było tak w skrócie tyle z tych głównych rzeczy. Jeszcze zobaczę tutaj jaki. Okej. Czy są jakieś pytania czy do tego, co powiedziałem? Bo właściwie zakończyłem już tą taką część opisującą dolara i co on robi na rynkach w takim dużym telegraficznym skrócie. No i teraz czas na pytania, myślę, jest. Która to jest? No, 17:40. Julia, to myślę, że tutaj możesz pomóc trochę, żeby. Ja wiesz, to ja mam zawsze pytania, ale wracając do pytań od uczestników, bo w trakcie rejestracji też zgłaszali, no to tutaj mamy pytanie powiązania kursu dolara z RMB. Ja nie ukrywam, że też się nad tym zastanawiam, bo my kupujemy w RMB. No z niektórymi dostawcami rozliczamy się w dolarze, oni bardzo, bardzo nie chcą, mają duży, duży jakby opór, żeby rozliczać się w RMB, no ale jakby, co ty o tym myślisz? Jak powiązanie jednego z drugim? To znaczy tak, renminbi, generalnie renminbi, czyli chiński yuan, jest walutą, która jest walutą niekontrolowalną przez klasyczny system finansowy, a w szczególności przez Stany Zjednoczone. Trzeba zauważyć, że Chiny są z tego, co pamiętam, największym wierzycielem Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że mają olbrzymie ilości obligacji, które kupują za dolary. Czyli Chiny dostają dolary za to, co eksportują. Dolary, które, jak już wiemy, są po prostu z powietrza kreowane. Czyli oddają swoją ciężką pracę, marżę za dolary, za które później kupują obligacje amerykańskie, które płacą im tam jakieś marne procenty i narażają się na stratę wartości tych dolarów. Dlatego Chiny bardzo mocno inwestują, dlatego oni się, wiecie, to co dla nas się wydaje zupełnie bez sensu, że oni jakieś miasta budują, że tyle inwestują, gdzieś tam jakieś jedwabne szlaki, po prostu mają tego dolara tak dużo i wiedzą, jak działa system finansowy, że lepiej jest to zainwestować niż czekać. No i teraz wracając do pytania. Chiny same są sobie sterem, żeglarzem, okrętem. One mogą tą wartość juana właściwie regulować. Juan został uwolniony, natomiast poprzez politykę monetarną, którą i Chiny są niezależne, ich bank centralny jest niezależny od generalnie od systemu, oni mogą sztucznie sobie tego juana tutaj regulować. Gdzie jest problem i na co należy zwrócić uwagę? Należy zwrócić uwagę na to, że Chiny są już postrzegane jako potęga gospodarcza. Chiny są głównym hubem produkcyjnym na świecie i jest to powód, dla którego jest naturalna presja na aprecjację juana. Ja może go wpiszę tutaj. Zobaczmy, jak to wyglądało. Dobra. Weźmy sobie miesięczny taki interwał, żeby tutaj mieć pełen obraz. Zobaczcie, to jest od 2005, no właściwie to już nawet trochę dalej, ale dobrze, od 2005 roku. Zauważcie, jak dolar amerykański w dół oznacza, że dolar amerykański się osłabiał. Zauważcie, jak potężnie się dolar amerykański osłabił względem renminbi. No, w 2006 roku kosztował 8 renminbi było za 1 dolara, teraz mamy 6 renminbi, czyli jest to dosyć duży skok. No i tutaj widać, że absolutnie renminbi nie ma ochoty na to, żeby oddawać to pole, co jest oczywiście problemem dla gospodarki chińskiej, dlatego że im więcej jest renminbi warty, tym jest ich gospodarka mniej konkurencyjna. Dlatego oni też zaczynają wchodzić bardzo mocno w nowe technologie i strategiczny plan, który ustalili, jest taki, żeby wyrzucić ten ciężki przemysł niskomarżowy do innych krajów Azji, typu Wietnam, Kambodża i tak dalej. Także odpowiadając na pytanie,
Chiny mają pełną władzę nad swoją walutą. Polska nie ma na przykład władzy nad swoją walutą, dlatego że jest w systemie. Natomiast Chiny mogą tutaj regulować, ale naturalne siły popytu i podaży będą powodowały presję aprecjacji na renminbi. Co ja tutaj widzę, jeżeli coś miałoby się tutaj skorygować, to ja myślę, że w granicach 10%, powiedzmy 10 tam do się renminbi, ale nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek doszli w okolice 8 renminbi za dolara, aczkolwiek na rynkach jest wszystko możliwe. Także renminbi jest mocny, gospodarka chińska jest mocna. Także nie wiem, czy odpowiedziałem, czy jeszcze coś konkretnie. Mm-hmm. Wiesz co, ja bym jeszcze tylko chciała, żebyś powiedział, gdzie ty sprawdzasz indeks dolara i jak interpretujesz tą wartość. No dobrze, to tutaj mamy przygotowane. To jest indeks dolara. O, coś mi się tutaj pozmieniało, nie wiem czemu, no nic, trudno, będę musiał sobie poradzić w taki sposób. Zauważcie, to jest indeks dolara, tutaj, to jest to samo, co widzieliśmy wcześniej. Zauważcie, że on cały czas spada. Jednym z narzędzi, znaczy wartość spada, jednym z narzędzi, które ja używam, jest na przykład bar chart, dlatego że on pozwala nakładać fajne wskaźniki, typu jak silny jest rynek, wskaźniki Fibonacciego, które pokazują, gdzie rynki zazwyczaj się zatrzymują, czyli tak jak widzicie, zauważcie, że tutaj ten poziom 61,8, który jest na nie będę wchodził, co to jest, generalnie za pomocą kilku kliknięć, wiedząc, jak to interpretować, rynki niesamowicie respektują poziomy nazwane Fibonacci i tutaj widać, że indeks dolara no, męczy się przy tym poziomie, nie może go przebić. Ja spoglądając na to, co robią duzi gracze, jest taki tutaj indeks, który nazywa się, gdzie to jest, gdzie ja to mam? No dobrze, zobaczymy inaczej w takim razie. Nazywa się, to jest indeks, który pozwala podejrzeć największych graczy na rynku, gdzie oni wkładają swoje pieniądze. Czyli tak jakbyśmy sobie wyobrazili Buffetta na przykład. Gdybyśmy znali Buffetta, on by nam mówił, słuchaj, wiesz, tydzień temu wrzuciłem pieniądze tutaj, a 2 tygodnie tutaj. No to ten Commitment of Traders, czyli raporty, które składają najwięksi uczestnicy rynku, jest dostępny. Jest to kwestia interpretacji. Tutaj macie ten sam indeks dolara i zauważcie, że ci ludzie, którzy animują rynek, mają bardzo duże pozycje na umocnienie dolara, ale co się dzieje? Te pozycje są historycznie bardzo, bardzo wysoko. Czyli co to oznacza? Po prostu jest bardzo duży wysiłek zrobiony, bardzo dużo pieniędzy jest włożone w to, żeby dolar szedł do góry, czyli generalnie gracze próbują tego dolara wywindować ze względu na podwyżkę stóp procentowych, ze względu na zawirowania. Natomiast zauważcie, że ten dolar pomimo tych wysiłków wcale za bardzo nie reaguje i to jest dla mnie tutaj taki sygnał do tego, że najprawdopodobniej jesteśmy blisko takiego szczytu na dolarze i myślę, że jeżeli się skończy zagrożenie takie militarne, to co teraz mamy, jeżeli zaczną podnosić te stopy procentowe, to najprawdopodobniej większość z tego jest już teraz w cenach dolara, także to jest druga rzecz, ten commitment of traders tak zwany, to się tutaj widać, to tak się nazywa. No i słuchajcie, zobaczcie, chciałbym jeszcze wam pokazać, jak reaguje egzotyczna waluta typu złotówka na wydarzenia, które się teraz dzieją. Tutaj wezmę sobie na dzienny interwał, przerzucę i zauważcie, od momentu inwazji, tutaj, czyli każda świeczka to jest jeden dzień. Zobaczcie, od momentu inwazji mamy z 4 zł na 4,30, czyli prawie 8% polska złotówka straciła i to jest niestety norma przy takich sytuacjach. Ja nawet nałożyłem sobie tutaj, nawet nałożyłem gdzieś wykres, ale gdzieś mi to po prostu zginęło wszystko. Nie wiem, gdzie to się podziało teraz, zaraz może tu nie.
wskaźnik, który pokazuje, że jeżeli będziemy cały czas się pieli do góry teraz na złotówce, czyli ta złotówka no po prostu będzie się osłabiała, to następnym poziomem będzie poziom około 4,60, a później, jeżeli to zostałoby przebite, to możemy nawet się spodziewać między 5 a 6 zł za dolara. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nasz bank centralny też podwyższa stopy, czyli ta złotówka no, jest atrakcyjna, jeżeli chodzi o oprocentowanie, czy zaczyna być atrakcyjna, ale zobaczymy. Także to tutaj dodatkowy komentarz. Czyli ja rozumiem, że jakby takie dwie rzeczy, które ty rekomendujesz na ten moment, to z jednej strony zacząć rozmowę z dostawcami o ich zadłużeniu, tak? No bo jeżeli oni mają setki tysięcy czy nawet milionów zadłużenia, powiedzmy, chociażby w otwartych fakturach z dostawcami w dolarach, tak? I to trzeba będzie kiedyś zapłacić, tak? Tak. To jest jakby pierwszy obszar. A drugi obszar, rekomendacja dla tych, którzy kupują w dolarach i mogą zmienić na przykład na juana, żeby jednak to robić, żeby jednak od tego dolara uciekać, bo faktycznie on dzisiaj skoczył do 4,34, tak mi się wydaje. Mówisz o juanie czy o złotówce, tak? Tak. Tak, no o dolarze, nie? No, ale do złotówki mówisz, tak? Do złotówki. Tak, 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 no. Tutaj widać, wiecie, tak jak mówiłem, dolar do złotówki, on jest naprawdę wysoki. O, już tutaj widzicie to, tutaj mam to, już mi się pokazało teraz, dobra, już widzę. Zobaczcie, tylko ten indeks dolara to ja usunę stąd. Zobaczymy, co się stanie. Nie usunę, dobra. Zauważcie, że to czarne to jest polska złotówka, więc ona doszła do poziomu bardzo ważnego, około 4,40. Ja myślę, że ten poziom będzie trudnym poziomem do tego, żeby, no będzie poziomem, który będzie tą parę walutową trzymał. Natomiast jeżeli byśmy tutaj poszli taką, wiecie, dużym ruchem do góry, to następny jest około 5 zł. Spokojnie możemy zobaczyć złotego. Natomiast na razie tutaj bym nie robił żadnych panicznych ruchów. To, co teraz widzimy, to, gdzie rynek jest, jest bardzo drogi rynek, złotówka no, trzyma się całkiem nieźle, muszę powiedzieć, jak na takie zawirowania przy naszej granicy, więc ja bym tutaj nie panikował, po prostu obserwował i jeżeli ktoś chciałby się zabezpieczyć, to raczej porozmawiać z bankiem i spróbować kontrakty forward albo inne tego typu instrumenty. Ale tak jak mówiłaś, Julia, porozmawiać z dostawcami, jeżeli chodzi o zakup renminbi za dolara, no zobaczmy jeszcze raz na to. Ten yuan też jest drogi teraz. Zauważcie, że my jesteśmy gdzieś tutaj na historycznych, blisko historycznego maksimum na yuanie. Maksimum tutaj było 6 yuanów, teraz jest 6,32, czyli 5%. Ja bym tutaj się wstrzymywał z jakimikolwiek próbami spekulowania i kupowania pod to, bo to na pewno wzrośnie. Tutaj tego nie widać. Ja myślę, że możemy mieć na juanie, w zależności jak się ta sytuacja na Ukrainie potoczy, że tutaj możemy mieć jakąś cofkę, co będzie oznaczało, że juan myślę, że może się trochę osłabić, ale to będzie w tym zakresie, powiedzmy tam między 5 a powiedzmy 12-13%, nie? Od dzisiejszych poziomów. Sytuacja gospodarcza jest taka, że dolar będzie wciąż walutą, do której będzie kapitał uciekał, musi uciekać ze względu na zadłużenie, także tutaj jest bardzo ciężko dać odpowiedź, tak, teraz powinno się robić to albo to. Ale można wyczaić czy ocenić na podstawie tych wykresów, że co jest drogie, a co jest tanie generalnie. Okej, to mam jeszcze ostatnie pytanie. Jak byś wykorzystał indeks dolara w zakupach strategicznych w ujęciu na przykład raportowania wskaźników? Tak, no bo my się mierzymy, patrzymy na rynek, patrzymy na różne rzeczy i powiedzmy zarząd przychodzi i zadaje nam różne ciekawe pytania. I czy uważasz, że w zakupach strategicznych warto patrzeć, warto rejestrować? Jeżeli tak, to jak ty byś to widział? Jak, tak z twojego doświadczenia,
Jak wykorzystujesz? Czy ten indeks dolara może być jakimś takim wskaźnikiem, na który zakupy strategiczne powinny patrzeć? Jak najbardziej. To znaczy, pod względem raportowania, tam nie trzeba nic zapisywać, bo te dane są dostępne właśnie na tego typu platformach. O tym więcej, jak tego używać, na co patrzeć, na przykład jest rzecz bardzo fajna, która pokazuje, jak ci najwięksi gracze na rynku, jak oni widzą indeks dolara, na przykład za rok czy za dwa. I zacznę może od tego tutaj. Zauważcie, że tutaj mamy kontrakty terminowe na dolara. Kontrakty terminowe to jest generalnie przewidywanie tego, jak się będzie cena zachowywała. I zauważcie, że dzisiaj mamy 97,64 i za rok, przepraszam, grudzień 2022, czyli powiedzmy za rok, duzi gracze na rynku mówią, że on się delikatnie osłabi. I to się zgadza z tymi analizami, które wcześniej pokazywałem. Natomiast jak do tego podejść w zakupach strategicznych? Przede wszystkim, jeżeli widzimy, przede wszystkim powinniśmy oddzielić duże takie spajki cenowe, czyli takie ruchy cenowe, tak jak mamy teraz, na aluminium, na niklu, no na wielu surowcach, ropa, gaz i tak dalej, bo to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że mamy teraz sytuację, jaką mamy. Sytuacja się za jakiś czas powinna uspokoić i te surowce, te wszystkie wzrosty powinny zostać wymazane i to dosyć szybko. Jeżeli widzimy sytuację taką jak w 2012-16 na przykład, że tak jak tutaj, może ja jeszcze pokażę ten, o tutaj zauważcie, że surowce zaczęły spadać, tak jak tutaj, to tutaj powinniśmy pierwsze co zrobić, to właśnie zobaczyć oczywiście popyt, podaż, ale zobaczyć co się dzieje na dolarze amerykańskim. Więc ten dolar amerykański powinien być takim dla nas drogowskazem, co może się z surowcami dziać, albo dlaczego surowce w pewien sposób reagują. Na przykład mają duży, długi trend taki wzrostowy albo spadkowy. Więc ja bym tak używał, bo to daje zupełnie inne, wchodzimy wtedy na zupełnie inny poziom zrozumienia tematu i rozmów z dostawcami. Dochodzimy później do tego, że być może warto hedżować się, czyli zabezpieczać przed ryzykiem, na przykład nie tyle nawet kursowym, ale na przykład surowcowym poprzez kontrakty terminowe. Jest dużo różnych możliwości, to kilka przynajmniej możliwości. Więc ja bym tak podszedł do indeksu dolara. No i teraz kwestia jest tego, no dobra, ale jak przewidzieć albo jak ocenić, co ten indeks dolara może zrobić? No i tutaj wchodzą właśnie wskaźniki, o których dzisiaj nie będę mówił, bo nie ma na to czasu, natomiast na warsztacie oczywiście ćwiczymy te rzeczy i możemy ocenić, czy ten rynek jest drogi, czy on jest tani, gdzie się zatrzymał, czy jest to kluczowy poziom i na podstawie dodanie do tego retoryki Fedu, czyli na przykład obserwowanie co kwartał na przykład tego, co Fed robi, czy chce podwyższać stopy procentowe, czy nie. Na tej podstawie tych trzech, czterech w sumie prostych rzeczy możemy mieć dużo lepszy obraz na to, co może się dziać z dolarem i co w konsekwencji może się dziać na surowcach.